od sterów rządów, będą ich krzywdy naprawione. Wszyscy będą przywróceni do pracy i będzie zadośćuczynienie dla wszystkich osób represjonowanych, bo tak trzeba dzisiaj nazywać, krzywdzonych przez tą władzę. To jest kompromitacja po pierwsze pana ministra, który w ten sposób postępuje. To jest niestety też kompromitujące dla szefostwa poczty, że są w stanie w 15 minut zwolnić dyscyplinarnie, nakazać odstąpienie od obowiązków w przypadku mówienia prawdy, a nie wiem, czy tak dobrze jest z dostarczaniem przesyłek na czas, czy tak dobrze jest z organizacją samej poczty pod tą władzą, bo tutaj są duże wątpliwości. Ten rząd potrafi dyscyplinarnie zamówienie prawdy zwolnić kogoś w 15 minut, a w ciągu kilkunastu miesięcy nie jest w stanie obniżyć cen paliwa i zabezpieczyć polski węgiel. To jest miara nieróbstwa, nieudolności i niekompetencji tej władzy. To jest gigantyczna kompromitacja dla parlamentarzystów PiS-u, bo to jeden z ich parlamentarzystów to zrobił, jeden z klubu PiS-u, ale to jest reprezentacja całego klubu PiS-u tak naprawdę i to jest świadectwo dla nich wszystkich. Pokazują, czym naprawdę się zajmują. Każdy, który myśli inaczej, każdy, kto ma inne zdanie, każdy, kto zadaje pytanie, jest po prostu szykanowany, jest naznaczony, jest elementem reakcji, tak to ta władza określa dzisiaj. To jest po prostu powrót do przeszłości. Ci, którzy tak walczą o różnego rodzaju sprawy, mają piękne slogany, piękne hasła na ustach, to wszystko robią na opak. Oni ciągle mylą pojęcia i przeinaczają ich znaczenie. Interweniujemy i zaraz idziemy do dyrekcji złożyć interwencję poselską. Żądamy informacji, jako poseł Rzeczpospolitej żądam informacji razem z posłem Czesławem Siekierskim, posłem tej ziemi, informacji na temat tej sprawy, to jest sprawa publiczna i żądamy informowania o wszystkich elementach, o każdym przebiegu tego postępowania. Będziemy domagać się wyjaśnień na poziomie parlamentu, będziemy i oczekujemy natychmiastowych przeprosin dla pani Agnieszki, oczekujemy przeprosin, przywrócenia do obowiązków służbowych, zadośćuczynienia. Jeżeli ta władza tego nie uczyni, my to uczynimy po przejęciu władzy. My to uczynimy wobec tych wszystkich, którzy czują się dzisiaj zastraszeni również. Nie bójcie się. Proszę was wszystkich, pracowników, pracodawcy, wszystkich tych, którzy są dzisiaj szykanowani, nie lękajcie się. Nie lękajcie się tej władzy. Razem jesteśmy w stanie ich pokonać. Tą butę, pogardę, arogancję tych konfidentów, tych donosicieli. Jesteśmy w stanie z nimi wygrać. To naprawdę jest możliwe. Sprawnie działają tylko, kiedy trzeba kogoś dyscyplinarnie zwolnić, gdy trzeba kolejne stołki dla swoich, jak trzeba załatwić niższe ceny węgla, zieloną energię, jak trzeba pomóc tym, którzy walczą z tymi ogromnymi cenami paliwa, pomóc rolnikom, to nie mają takich szybkich działań. Ta interwencja to jest pierwszy krok. Kolejna sprawa, jeżeli ktoś, kto doświadczył podobnych zachowań, ktoś znalazł się w podobnej sytuacji, bardzo prosimy o informację na naszego maila konsultacje@psl.org.pl. To jest taki mail, którym interwencje różnego rodzaju przeprowadzamy. Teraz będzie on służył właśnie dla tych, którzy są skrzywdzeni w instytucjach publicznych, w urzędach, w różnego rodzaju agencjach, choćby agencjach rolniczych, bo takie sygnały do nas dochodzą w ZUS-ie, bo dzisiaj już kolejna interwencja. Jesteśmy i będziemy stali po stronie tych, którzy są dzisiaj szykanowani przez władzę. Jeszcze są pytania w innym zakresie. Będą zaraz jeszcze tylko dwa zdania tutaj. Poprosimy. My jako polskie matki, polskie gospodynie codziennie idziemy do sklepu i nasze koszyki zakupowe każdego dnia się kurczą. To my najlepiej wiemy, które dbamy o nasze polskie domy, o nasze rodziny, o tym jak wygląda sytuacja, o tym jak jest drogo, jak drastycznie pieniądz codziennie traci na wartości i nie wolno zabronić nam o tym mówić, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek żyjemy i gdziekolwiek pracujemy. Bardzo dziękujemy. To bardzo proszę o krótkie pytania, bo chcemy złożyć tą interwencję jak najszybciej. Chciałabym pana zapytać, jak PSL zagłosuje za poprawkami Senatu w ustawie o Sądzie Najwyższym i co by pan radził kolegom z PiS-u? Po pierwsze, to są nasze poprawki, walczyliśmy o nie. Teraz jest prawdziwa likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie praworządności w Sądzie Najwyższym i gwarancja uruchomienia środków w tej wersji senackiej. Jeżeli ta wersja zostanie odrzucona,
to ci wszyscy, którzy głosują przeciwko poprawkom Senatu, nie chcą pieniędzy dla Polski, opowiadają się przeciwko praworządności i głosują przeciwko Polsce. Tak będziemy traktować głosowanie tych wszystkich, którzy w ten sposób będą się zachowywać. Takie będzie nasze stanowisko i będziemy o tym wszędzie jasno, wyraźnie mówić. To jest głosowanie przeciwko Polsce. Kto będzie za odrzuceniem poprawek Senatu, głosuje przeciwko Polsce. Czyli co by pan radził kolegom? Znaczy być za Polską, tak jak my, być wreszcie partią patriotyczną, która w sercu ma Polskę, nie tylko w sloganach i w hasłach. Jak pan ocenia inicjatywę Senatu w związku z ustawą o KRS? W Sejmie ma ona rację bytu? Jest potrzebna, to jest drugi krok. Ona musi naprawiać wymiar sprawiedliwości, nie tylko w obrębie Sądu Najwyższego, ale całego systemu Krajowej Rady Sądownictwa, powoływania sędziów. To jest konieczne, żeby Polska była państwem praworządnym. Ostatnie moje pytanie. Dlaczego obligacje premiera są owiane tajemnicą? Nie chcę powiedzieć kiedy i jakie kiedy. No bo dba o swój interes, a nie podzielił się tą wiedzą wcześniej. Czemu dzisiaj nie ma obligacji oprocentowanych na 15% wypuszczonych przez Skarb Państwa? To by ściągnęło pieniądze z rynku, to by była pomoc w rosnącej inflacji, to by dało szansę na niemarnowanie i nie tracenie na lokacie w banku każdego dnia. No bo dzisiaj wiele osób, szczególnie starszych, którzy odkładali na emeryturę, to są skromne środki często, to i tak one topnieją z dnia na dzień, bo inflacja je zżera. Każdego dnia po prostu je zjada. Więc ja oczekuję, że nie tylko premier będzie miał obligacje, ale że każdy będzie miał dostęp do dobrze oprocentowanej obligacji. 10-15%, bo to musi podążać za inflacją. Na poziomie inflacji te obligacje powinny być dostępne dla wszystkich dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Idziemy teraz złożyć tą interwencję. Tak, była radna wojewódzka.